klaskali tak jak wszyscy trzeba. Wszyscy brawo. Naprawdę. Witamy zwycięską załogę. Prosimy o wręczenie tego pucharu Paulinie. Paulinko. Jest, przybiera się Paulina. Paulina Kulik. Zapraszamy Cię raz jeszcze. Fatygujemy Cię. Paulina ma 13 lat. Kończy 6 klasę. Niebawem popędzi do gimnazjum. I ona właśnie wręcza ten, to najważniejsze trofeum memoriałowe. Trofeum ufundowane przez Jacka Lewandowskiego, wielkiego promotora i przyjaciela Janusza Kuliga, człowieka, który położył wielkie zasługi dla zrealizowania wspaniałej kariery sportowej Janusza Kuliga. Paulina Kulik, po jej prawej stronie pani Aleksandra Furgał, po jej lewej ręce pan Leszek Kuzaj. Automobil Klub Rzemieślnik Warszawa, samochód Skoda Fabia WRC. No i debiut zespołu rajdowego właściwie nowego, tutaj w Mielisce. Cieszymy się jak nie wiem co. Witam wszystkich. Już mam możliwość powiedzenia. To jeszcze nie jest debiut tak naprawdę zespołu, bo oficjalnie nastąpi za niedługo. Ja chciałem powiedzieć tak. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję tym, którzy włożyli tak wiele trudu, żeby zorganizować po raz kolejny ten scenę z prawej strony koło Andrzej Galecki, balonu, który jest wielkim człowiekiem. Andrzej Golewicz, tak, tylko przy samej scenie, panom, przy samej zechcieli konstrukcji dołożyć do tego rąk. No. Wszystkim Wam, kochani, no, fantastycznej publiczności, która po raz kolejny w tej stolicy polskiego motosportu przybyła tak licznie na trasę. Dla mnie jest to zawsze wielki dzień, uczcienie pamięci tych moich wielkich kolegów, których nas nie ma. I dlatego staram się od początku tutaj uczestniczyć i być obecny. A nie wyobrażam sobie lepszej formuły niż właśnie ściganie się na odcinku od stolicy właśnie rajdów w Polsce i nie tylko, czyli Kraków i blisko Wieliczka. Myślę, że nic lepszego niestety tak w tym przykrym i w sumie no, nie najlepiej wspominanym niewątpliwie sytuacji, która nastąpiła w kilku latach. Możemy uczcić, ale jesteśmy z sercem, duszą, z naszymi kolegami. Dziękuję bardzo za doping i Wam, że przybyliście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tu Pan przechodzi, Leszek Kuzaj i Pana Furgał.